Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Transmisja z Old Trafford wkrótce. Dzień dobry Państwu. Iście angielska pogoda w Manchesterze. A na Old Trafford za chwilę emocjonujące widowisko. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Manchester United zmierzy się z Tottenhamem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kunktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Mało kto ma taki ciąg na bramkę jak Cristiano Ronaldo. Był faul, ale sędzia nie gwiżdże. United nadal przy piłce. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc bramkarz. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Czego możemy się dziś spodziewać po zespole przyjezdnym? Gdybyś był ich szkoleniowcem, jaki miałbyś plan gry? Przede wszystkim oczywiście dobra, solidna gra w obronie, z której już słyną. Będą się wzajemnie asekurować, niwecząc zapędy przeciwnej ekipy, a gdy przyjdzie pora, spróbują wyprowadzić kontratak, cały czas nie opuszczając gardy. Miejscowemu zespołowi przydałby się jakiś otwieracz do konserw, inaczej połamią sobie zęby. Rashford prowadzi piłkę. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Wiele dziś będzie zależeć od gry tego pana, Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest na ustach wszystkich. Ma w ostatnim czasie znakomitą passę. Zdobył w trzech ostatnich meczach 3 bramki dla swojego zespołu. Nie ma wątpliwości, ostatni dotykał obrońca, czyli mamy korner. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Zablokowany ten strzał. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. A teraz zagranie do Kane'a. No i przecina ten centrę. Wybija. Van de Beek. Piłkarze Manchesteru United liczą dzisiaj na wynik lepszy niż w swoim poprzednim meczu, który udało im się tylko zremisować z Liverpoolem. Czy dzisiaj twoim zdaniem mogą liczyć na zwycięstwo? Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Centra Cristiano Ronaldo. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Był faul, ale sędzia nie gwiżdże, bo Spurs nadal przy piłce. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Nici z tego kontrataku, tracą piłkę. Sędzia stosuje teraz korzyść, koguty wciąż przy piłce. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Gol Pogba! Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja!
Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks, no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Jadon Sancho. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Statystyka posiadania mówi o tym meczu wszystko. Jeśli ktoś tutaj nie zagra odważniej, jeśli nie zaryzykuje, ten bezbramkowy remis utrzyma się już chyba do końca. Tottenham buduje obiecującą akcję. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Będzie teraz róg dla Kogutów. Świetna szansa na objęcie prowadzenia. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Zagrywa ją na dalszy słupek. Może być groźnie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Sędzia dyktuje rzut rożny dla Tottenhamu. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Zagrywa teraz krótko. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Teraz Gaja. Bruno Fernandes. Pogba. Koniec pierwszej połowy na Old Trafford. Zobaczymy się po przerwie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Tanguy Ndombele. Ndombele. Højbjerg. Kane. Harry Kane, ale zabrakło mu precyzji, traci piłkę. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejny ciekawy mecz. To będzie spotkanie w fazie grupowej UEFA Europa League. Manchester United zmierzy się z Olimpikiem Marsylia. Spotkania pucharowe to zawsze coś szczególnego. Tu nie ma miejsca na kalkulacje. Zwycięzca awansuje i gra dalej. Przegrany odpada. Rzuca piłkę przed bramkę. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Piłka doszła do Donny'ego van de Beek'a. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Mamy strzał. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Højbjerg. Oto przy piłce Fernandes. Świetnie teraz bramkarz. Przecież nie strzelili.
Rzuca w okolice 11 metra. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Drużyna Kogutów przeprowadzi teraz zmianę. Teraz z rogu na 11 metr. Rashford prowadzi piłkę. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Nadal bez gola. Choć czerwone diabły miały tu sposobność. To była doskonała okazja na otwarcie meczu. No i zmiana w Manchesterze United. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Strata Manchester United. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Czerwone diabły w ostatnim kwadransie pokazały, jak się prowadzi grę. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Dobrze się tu teraz zastawia. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Bardzo ładne dośrodkowanie z rogu. Niemal padła bramka. Pudło, nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozeźnił. Ciągle remis. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Doherty. Tanguy Ndombele. Højbjerg. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Ciągle remis, ale sądząc po hałasie, kibice na Old Trafford nie mają wątpliwości, że United jeszcze wygra ten mecz. To może być ta okazja. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie – odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskjaera. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. No a potem stadiony świata. Co za wykończenie, z volley, co za strzał. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
No to mamy 1-0. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Dombele. To jedna z ostatnich szans dla Kogutów, by poszukać wyrównania. Rzucili się teraz do ataku. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Nic z tej akcji. Strzał z daleka! Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów. Zagrywają na dalszy słupek, może być groźnie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Sędzia dyktuje rzut.